Witajcie. Dzisiaj jestem w takim pałacyku. Pałacyk, dwór. Oczywiście ruiny. Jest to miejscowość Smęcino, powiat białogardzki, gmina Tychowo. Pałac czy dwór należał do rodu von Kleist. Witajcie. Dzisiaj jestem w takim pałacyku. Pałacyk, dwór. Oczywiście ruiny. Jest to miejscowość Smęcino, powiat białogardzki, gmina Tychowo. Pałac czy dwór należał do rodu von Kleist. Do rodu należał do końca praktycznie II wojny światowej. Pałac wybudowany w połowie XIX wieku. W latach 1854 do 1856 roku. Oczywiście później służył jako pomieszczenia gospodarcze PGR, tak jak w większości prawdopodobnie takich obiektów. Ciekawostką: w tym pałacu prawdopodobnie mieszkał i urodził się w Smęcinie Ewald Heinrich von Kleist Schmenzin. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Był aktywnym przeciwnikiem Hitlera. Pałac wybudowany chyba parterowy. W piwnicach jakieś pomieszczenia gospodarcze, z tego co wyczytałem.
drzewa już porastają, tak jak w każdym miejscu takim. Jest sporo zdjęć też, jak wyglądał ten pałacyk, dwór. Na zewnątrz standardowo park krajobrazowy sporej powierzchni, widać sporo dużych drzew. Tutaj mamy główne wejście, zapewne herb. Dwie kondygnacje tutaj mamy i tej wieży. Starych drzew, to świadczy właśnie o potężnym parku wokół.
do małych nie należą, co świadczy, że pałac, ten dwór był dosyć pokaźny.